Na dzień 6 października tego roku przypadł odbiór techniczny kolejnej wyremontowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej z terenu gminy Kościelec, a mianowicie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów. Podobnie jak przy poprzednich świetlicach, zadanie pod nazwą Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów zostało sfinansowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków gminy Kościelec. Wkład własny gminy częściowo pokryty został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Prace remontowe zostały zrealizowane przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przytarkowego, a była nią firma PPH. Jarosław Miszczak. Podobnie jak przy świetlicach w miejscowościach Tury oraz Różków I, remontem objęto wszystkie elementy budynku od podłogi, poprzez ściany, sufit i dach. Wykonano docieplenie oraz elewację budynku. Wymieniono również wszystkie drzwi, a także zakupiono nowoczesne wyposażenie kuchni, jak i krzesła i stoły. Szacunkowy koszt remontu. To kwota 861 tysięcy złotych. Dzięki tymże działaniom świetlica wiejska w miejscowości Dobrów stanie się miejscem zaspokajającym w pełni potrzeby kulturotwórcze oraz społeczne mieszkańców. Uzyskanie tychże środków wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonowania świetlic wiejskich, co w bezpośredni sposób przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków, sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców